Ich światłem był gniew i przemoc. Aż stanęli twarzą w twarz z prawdą. Dziś są innymi ludźmi. Jeżeli zaczyna się handlować bronią, kobietami, jeżeli odbiera się długi, jeżeli się planuje napady, jeżeli się strzela, to już jest grupa mafijna, to nie jest zorganizowana grupa. To jest grupa mafijna. Byłem w takiej grupie mafijnej. Piotr był niezwykle groźnym przestępcą, znanym pod pseudonimem Gepard. W więzieniach spędził ponad 20 lat. Jego życie zatoczyło wielkie koło, od bezwzględnego bandyty do człowieka niosącego pomoc innym. Jest szczególnie wrażliwy na los pokrzywdzonych dzieci. Może również dlatego, że kiedyś sam nie doczekał się pomocy. Ja pamiętam święta Bożego Narodzenia, kiedy my z moim bratem chodziliśmy pod balkonami, głodni, zmarznięci i patrzyliśmy, żeby coś z balkonu komuś zwędzić. Widzieliśmy ludzi, którzy siedzą w domach, radują się, choinki się palą. A nasza mama spała pijana i światła nie było nic. I nie było nikogo, kto by powiedział: nakarmimy was, pomożemy wam. Dlaczego ja nie chcę mówić o starym życiu, bo to je boli. Ja widzę ten obraz tego wszystkiego. Do czego to mnie doprowadziło? Piotr pierwszy raz trafił do więzienia w wieku 14 lat po ucieczce z poprawczaka. Tam przeżył piekło. To spowodowało, że wybrał zło. Kiedy tylko mnie do zakładu zawiezi poprawczego z powrotem, w swoim sercu miałem bardzo głęboką nienawiść do każdego człowieka, do sądów, prokuratury, do policji. Nienawidziłem Murzynów, Cyganów, Żydów, homoseksualistów. Nienawidziłem ludzi w ogóle. I pamiętam, jak pierwszy raz przyszedłem do więzienia, że jakoś osoba uprawniona do tego, jak przyszedłem do Łęczycy. I w pierwszy dzień tylko weszłem na dzień dobry, dostałem takie bicie, że szok. Tak zaczęła się wędrówka Piotra po więzieniach całej Polski. Z początku bity, maltretowany i poniewierany, z czasem przyjął reguły brutalnego życia w kryminale. Później to on rządził, to jego bali się inni. Byłem osobą, która grypsowała w więzieniu. Czyniłem wiele zła, robiłem wiele samouszkodzeń. Byłem promotorem buntu w więzienia. A zło, które było dookoła mnie, ono jakoś wsiąkało we mnie jak gąbka. Dla mnie ludzkie życie nie miało w ogóle znaczenia. Człowiek był dla mnie bez wartości. Sama masz chore dzieci, sama masz problemów. Ale to ty komuś daj, ale to później zobacz, do mnie wraca, Piotr, wiesz? Ale w Elblągu, tam, za Elblągiem, nie? Zobacz tą kobietę. Ona mieszka setki kilometrów stąd. I ty myślisz o niej rzeczy, żeś przygotowała. Chciałam po prostu jej pomóc w ten sposób. Dobrze, co, ja się bardzo cieszę, bo będziemy niedługo tam jechać, więc zawieziemy jej tą odzież, nie? Ja w ogóle tam będę w Elblągu też i będę więcej też chciał rozmawiać. Żeby oni na tej terenie jej pomogli więcej. Piotr wciąż spędza w więzieniach bardzo dużo czasu, ale już nie jako skazany. Swoim doświadczeniem i świadectwem całkowitej przemiany przekonuje tych, którzy tam siedzą, że warto żyć inaczej. Zobaczcie, już dość życia w poniżeniu, dość życia, wiecie, w takim brudzie. Naprawdę. Ja nie chciałbym, żeby za kimś z was ciągnął się taki
Ogon, o, ten to siedział w kryminale, kryminalista, do niczego się nie nadaje. To jest przykre, jak tak ci idą, idziesz gdzieś i wszyscy tak mówią, mówisz, ja pierniczę, wracam tam, skąd przyszedłem. No bo kto cię zaakceptuje? Ale jak nasze życie się przemieni, serce, sposób myślenia, to ci ludzie, którzy się patrzą na nas, powiedzą, rzeczywiście, ten człowiek jest inny. On poszedł do więzienia, a wyszedł przemieniony. Byłem przestępcą, tak. Byłem bardzo złym przestępcą. Odsiedziałem 20 lat ponad w więzieniu. Kradłem, rabowałem, napadałem, handlowałem bronią, handlowałem narkotykami, alkoholem, sprzedawałem dziewczyny do Włoch. Miejscem przestępczej działalności Piotra jest głównie Wrocław. Jako groźny przestępca, Gepard jest dobrze znany miejscowym policjantom i prokuratorom. W tutejszym więzieniu przesiedział ładnych parę lat. Tutaj się zaczęła moja kariera. Zaczynając od alkoholu, od spirytusu, poczynając na broni, poczynając na narkotykach. Tutaj stawiałem pierwsze kroki w zorganizowanej grupie przestępczej. Były napady na Rosjan, były wymuszenia, płacili nam haracze za to, że mogą tutaj handlować. Piotr wchodzi mocno w handel narkotykami. Ułatwia mu to jego praca. Jest ochroniarzem w Imperium, jednej z największych wrocławskich dyskotek. Klientów nie brakuje. Tego dziś żałuje najbardziej. Wyrzuty sumienia, że sprzedawał młodym ludziom śmierć, dręczą go do tej pory. Tutaj między innymi handlowałem narkotykami i między innymi też wyłapywaliśmy dziewczyny, które by się nadawały do pracy na zachodzie. Tu rozpocząłem taką, że tak powiem, no, brzydką pracę handlu z dziewczynami i ciężko mi się o tym mówi. I nie przynosi to chluby, dlatego że moja córka tu przychodziła kiedyś na dyskoteki. Jeżeli ty swoim życiem, swoim świadectwem nie będziesz autorytetem dla swojego dziecka, to może być tragicznie, może być strasznie. Możesz płakać tak, jak ja płakałem, jak przyszła moja córka do mnie na widzenie. I jak tylko ją zobaczyłem, jak ona weszła i zbliżyła się do mnie, wiedziałem, że ćpa od razu. I rozmawiałem z nią, próbowałem, wiecie, jej tłumaczyć na ten temat. Ale przede wszystkim powiedziałem, że ja tego nie zmienię, że już nie mogę wrócić tego, co się stało. Ale mogę jej w jakiś sposób pomóc, żeby skończyła z tym. Wiecie, co ona mi powiedziała? Gdzie ty byłeś, kiedy ja cię potrzebowałem? Piotr przez wiele lat oglądał w więzieniach przerażające rzeczy. Mało co robi na nim wrażenie. Do tej pory nie jest w stanie jednak zapomnieć pewnej tragedii, której był świadkiem. Tym bardziej, że młodzi ludzie, którym sprzedawał narkotyki, mogli skończyć tak samo. Jest to historia 17-letniego chłopca, który trafił do więzienia za wypadek popełniony pod wpływem narkotyków. W więzieniu narkoman kiedyś, teraz troszkę się to zmieniło, ale kiedyś narkoman w więzieniu to był kobietą, sprzątaczką i praczką. I ten chłopak 17-letni podpisał na siebie wyrok. On nie wiedział, co się z nim stanie. I ja pamiętam jak dzisiaj tą scenę, kiedy apel przeszedł, zamknęli drzwi. Ja akurat na łóżku górnym byłem, tak przy oknie czytałem książkę, a jego ze 30 osób gwałciło. Straszne rzeczy robili. Ten człowiek popełnił samobójstwo, ale zobaczcie, czy musiało się to stać. Piotr po każdym wyjściu na wolność wraca do przestępstwa. Dopuszcza się coraz zuchwalszych napadów, także z bronią. Nie stroni od bólu. Bierze udział w pojedynkach między gangami. A oprócz tego cały czas kwitnie interes. Narkotyki, prostytutki, wymuszenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później to już jak z łańcuszka poszło, to jak woda płynie, jak rzeka. Człowiek nawet nie wie kiedy. Wychodzi i przychodzi z powrotem. Kiedy byłem na wolności, ja bałem się zasnąć. Po prostu bałem się, że może wjechać konkurencja.
Policja może wjechać, mogą mnie zabić, zastrzelić. To jest cena przestępczości. Wiecie, byliśmy teraz na konferencji dla byłych więźniów nawróconych w Żelaźnie. Był Piotrek tam ze mną, Mirek, Andrzej. No ludzie, jakbyście zobaczyli tych ludzi, to byście powiedzieli, no to niemożliwe jest. Ludzie z pierwszych stron gazet, z 997. Ludzie, którzy byli, wiecie, przekreśleni, dla nich żadnej nadziei nie było. Dzisiaj mają domy, rodziny, bo byli z rodzinami całymi, z żonami, z dziećmi, mają firmy, funkcjonują, że to jest normalnie szok. Jak ktoś widzi, to mówi, nie, to niemożliwe, to jakiś chyba inny człowiek jest. To nie jest ten sam, a to jest ten sam. Zobaczcie, to jest ten sam człowiek. Ja byłem tym, który rozdawał karty w tym miejscu. Były napady z bronią, były napady z nożem. Wiele krwi się przelało. Widziałem bitych ludzi, katowanych za to, że nie oddają długu, pieniążków, za to, że wzięli coś na krechę. Na Gwarnej stały dziewczyny, stały prostytutki. I wiele razy, wielokrotnie wjeżdżaliśmy tutaj na to miejsce, gdzie biliśmy tak zwanych alfonsów. Zabieraliśmy młode dziewczyny, które godziły się jechać do pracy za granicę. Tutaj przy dworcu zaczynałem handlować alkoholem. Później handlowałem herą i narkotykami. Tutaj dokonałem wiele przestępstw, napadów. Tutaj strzelała do mnie policja. Leżałem w szpitalu, wyciągano mi kulę. Grupa konkurencyjna strzelała do mnie, byłem ranny. Chciano mnie zabić, żeby po prostu wejść na ten teren. Dlaczego? Dlaczego ja to robię? Czemu ja nie mogę żyć inaczej? Czemu nie mogę żyć inaczej? A nie umiałem tego zrobić. Nie umiałem się poddać po prostu. Tyle wyroków, tyle więzienia i zakład poprawczy i terapie psychologiczne, psychiatryczne. No nie byłem w stanie zmienić mojego życia. Nikt. Za każdym razem byłem coraz gorszy. Kiedy strzelali do mnie, zmieniło to mnie? Nie. Po prostu byłem jeszcze gorszy i mówiłem, to ja wam teraz pokażę. Jak ktoś do mnie coś powiedział, coś nie takiego, niewłaściwego, to ja zaraz reagowałem agresją. Nie patrzałem się, czy to jest klawisz, czy to jest policjant. Bez względu. Po prostu byłem bezwzględny. Dla nich, dla siebie, dla każdego. Ja nie patrzyłem, że mnie tam zleją, że pobiją, że cokolwiek. Nie. Już tyle dostałem w swoim życiu bicia, maltretowali mnie na przesłuchaniach, jak mnie katowali, co ze mną robili, to po prostu to jest nie do opisania w ogóle. I taka nienawiść, ona coraz głębiej wchodziła, ta zatwardziałość w serce. Serce było z kamienia. Zobaczcie Irka. On w swoim życiu, ile on zrobił ludziom krzywdy, jak jego życie wyglądało. Ja pamiętam, jak on przyszedł na spotkanie, w ogóle jaką on miał twarz inną, porytą, wiecie, oczy to, że tak powiem, z Hizola. Patrzył się dziwnie, tak, wiecie, wystraszony, patrzył, kogo by tu skroić, może, nie wiem, komu by z łokcia przycedzić. Ja go zobaczyłem, mówię, o, ciężki kaliber. Ale Pan Bóg lubi ciężkie kalibry. I dzisiaj normalnie szok. Naprawdę. To jest niesamowite. Chodź, przyjacielu. Większość tu już nie zna. No wy go znacie. Mam na imię Irek. Odbywam karę pozbawienia wolności, tak jak wy. Co się dla mnie w życiu liczyło? No tak jak dla kryminalisty. Dobrze się pobawić, pieniążki, panienki. No i tak życie leciało. Spędziłem w więzieniach 16 lat. Zacząłem chodzić na spotkania tutaj z braćmi. Początkowo to było zabicie czasu w więzieniu. No. Fajnie grają nieraz, pośpiewają, leci czas. W zeszłym roku, w 2009,
dość ciężko, bo w mojej rodzinie, no jak to jest, bieda. Ja siedzę, to tam bieda. Otrzymałem pomoc nie od przyjaciół, nie od wspólników, którzy mogliby mi pomóc, bo są na wolności. Otrzymałem pomoc od zupełnie z innej strony. Otrzymałem pomoc, myślę, że od Jezusa, ale od nich. Szczególnie od Piotrka, tutaj od Piotra. Otrzymałem pomoc i coś we mnie pękło, nie wiem. Kiedyś nie wierzyłem takie coś, że Słowo Boże może zmienić moje życie. No moje zmieniło. Do tego stopnia, że odbywam karę pozbawienia wolności, a czuję się człowiekiem wolnym. Tego mało kto może pojąć. Siedziałem pod celą, miałem PlayStation, piłem bardzo dużo kawy, czaju, takie prochy żarłem. Oglądałem pornusy sobie i tak sobie żyłem. I tak moje życie było poukładane. I któregoś razu poszedłem na spacer i podszedł do mnie człowiek i mówi: Jezus Chrystus żyje, mnie kocha. No to ja z nim zrobiłem jazdę, bo on nie grypsował, ja grypsowałem i zrobiłem z nim taką jazdę. Jego zabrali do szpitala, a ja trafiłem na izolatki. Kiedy leżałem na izolatkach, to słowo pracowało we mnie i cały czas słyszałem to słowo: Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha. Budziłem się w nocy: Jezus Cię kocha. Ja mówię: co mi wkręcił? I tak cały czas to słowo, że Jezus mnie kocha. Dlaczego to mówię o tym? Bo nikt nigdy mnie nie kocha. Nigdy. Nigdy nie chodziłem do kościoła. Nie znałem Boga. W moim domu to butelka była Bogiem. I wiedziałem, kim jest Jezus. A tu człowiek przychodzi i mówi takie rzeczy. Jak gdy tutaj trafiłem, to byłem pełny złości. Pełny złości. Weszłem na cele, to hura, hura, ten krzyczy na mnie. Jeszcze nie wiedziałem, że on jest tego. No ale później Irek mnie zapisał na spotkanie właśnie tutaj do Gedeonitów. Zaczęło coś się w moim życiu zmieniać. Popłakałeś się? Popłakałem się od razu na pierwszym spotkaniu. Ale tak ze mnie coś spadło, nie wiem, jakby powrozy, jakby nie wiem. Nie wierzył mi. Niektórzy patrzą z uśmiechem. Jak to w więzieniu, no patrzą, odwaliło mu. No jak, na co, nie myślał inaczej, nie? Odwaliło mu. Mało który zrozumie, co się na przykład we mnie teraz dzieje, nie? Ale pomyślcie sobie jeszcze niedawno, o czym żeśmy rozmawiali, na przykład jak siedząc w celi, czy wychodząc na spacer. Jakie były słowa? O nowych przestępstwach. O nowych przestępstwach, o tym, co było, kto sprzedał, kto tamto, kim jest kto. Tak. A zobacz, a dzisiaj ci w ogóle nie chce rozmawiać o tym. Mówię, mam 40 lat, życie zmarnowałem sobie. Ja wiem, co ja zrobiłem w życiu. Ja nie miałem wspomnień innych jak, nie wiem, pijaństwo, zabawa, jakieś przestępstwo. Jak nie miałem żadnych wspomnień. Nigdy nie udowadniaj, nigdy nie mów. Ja już się zmieniłem, jestem inny. Nie mów tego, nie róbcie tego. Nie udowadniajcie, że jesteś innym człowiekiem, że się zmieniłeś. Bez słów wtedy ludzie będą patrzeć. Rzeczywiście, kurczę, co się z nim stało? I kiedy mnie pobili, pękło mi oko, zawieźli mnie do szpitala, do Bytomia. Leżałem w Bytomiu w szpitalu. Wozili mnie od specjalisty do specjalisty. Tam mi zrobili badania i stwierdzili, że mam raka czerniaka. To nie jest miła wiadomość raczej. I wyrok 25 lat. I kiedy wróciłem do celi, do więzienia, przywieźli mnie do szpitala więziennego. Kiedy wróciłem, piesza się popełnić samobójstwo. Naprawdę chciałem się zabić. Nie było nikogo. Ani domu, ani rodziny, ani przyjaciół, ani wspólników, sam człowiek. I co zostawił po sobie? Ból, cierpienie. I kiedy po ostatniej próbie samobójczej leżałem na łóżku i kiedy zacząłem rozmyślać o swoim życiu, wtedy usłyszałem głos: wstań, klęknij i zacznij się modlić do mnie. I posłusznie wstałem, klęknąłem i zacząłem się modlić. I serce, które było z kamienia, normalnie tak jakby bomba atomowa uderzyła, pękło i zaczęła wlewać się miłość. Kiedy przyszła tanda z bramy, dwóca wchodzi, pyta się, co się dzieje? A ja mówię: Jezus Chrystus żyje, mieszka w moim sercu. I zaczęli mi mówić o Jezusie, którego nie znałem. To jest cud w ogóle. Powiedzieli: no, okej, super, dobrze. Myślę, że sfisiowałem, że dostałem śrubki, nie? No ja się nie dziwię, nie? Bo człowiek, który siedzi sam tyle czasu,
No ma prawo zwariować. Przecież nigdy nie znałem Boga, nie chodziłem do kościoła. A to raptem ktoś mój i moje Jezusie. To jest niesamowite. Jak pamiętam, przyszedłem na świetlicę i było tam ze 40 osób. Zgasiłem telewizor i mówię, żeby wszyscy się uciszyli, bo chcę coś powiedzieć i mówię im, że jestem innym człowiekiem, że przyszedł do mnie Jezus, zamieszkał w moim sercu. Zacząłem im mówić, że chciałbym każdą osobę tutaj przeprosić i pokutuję przed tym i prosić o wybaczenie. No to wszyscy słuchali, kiwali głowami i no Gepard, ja nic nie mam do ciebie. Tak, spoko, tenie. Mam się, że to jakiś numer jest, jakiś patent, nie? Ta przeszłość pana Piotra sprzed, no co prawda, kilkunastu już lat, ale do wielu skazanych też dociera, bo to jest takie żywe świadectwo tego, że można. Że można opuścić zakład karny i do niego już nie wrócić. Że można, nawet będąc wielokrotnie skazanym, zacząć uczciwe życie. Bóg mnie uzdrowił. Z raka. Uzdrowił mnie. Dzisiaj mam jedno oko, jedno płuco, żyje, funkcjonuje. W ogóle nie choruję. Prosimy Cię, Panie, by dotknął się jego życia, jego serca. Byś pokazał mu prawdziwą, Panie. Piotr walczy o każdego więźnia, by zmienił życie, by już tu nie wracał. Przekonuje, opowiada o sobie, mówi, jak trzeba żyć. Swoim postępowaniem daje najlepszy przykład. Skoro jemu, Gepardowi, bezwzględnemu bandycie o kamiennym sercu, to się udało, to może się udać każdemu. I dużo się za nich modli, bo oni tego potrzebują. Panie, prosimy Cię, Panie, o Twoją łaskę. Aleluja, dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. I dzisiaj człowiek dla mnie jest czymś wyjątkowym, czymś wspaniałym. Ja nie pogardzam żadnym człowiekiem. Kocham każdego człowieka, bez względu kim on jest, co on robi. Na przykład moja mama została zamordowana przez człowieka, którego znałem. A moja mama, jak mówiłem, piła alkohol. Człowieka, którego dobrze znałem, który siedział w więzieniu, który był moim przyjacielem. Tak bym mógł powiedzieć. Zamordował moją mamę. No bo chciałem ją zgwałcić. I teraz tak. Czy ja, jakbym był starym człowiekiem, wybaczyłbym temu człowiekowi? Nie. Nigdy bym mu nie wybaczył. Nigdy bym mu nie wybaczył tego. Ale ja mu wybaczyłem. Tak Bóg przełamał wszystkie złe rzeczy, które były w moim życiu. On to złamał, skruszył. Ja starego człowieka nie powiesiłem do szafy. Ja go przybiłem do krzyża i ukrzyżowałem razem z Jezusem. On jest tam, ten stary człowiek. Już nie ma Piotra Stępniaka. Tamtego jest inny. To jest najważniejsze. Ja bym kiedyś miał łzy w oczach, a dzisiaj w następnym odcinku Ryszard. Kiedyś groźny bandyta, dzisiaj duchowny.